Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Witam oczywiście w małym przeglądzie maja. Było parę odcinków newslettera. Zapraszam wszystkich nie tylko do lektury, ale do tego, żeby się też zapisywać, by być subskrybentem całkowicie za darmo. Oczywiście, kto chce, może wziąć płatną wersję, dokładnie tożsamo z tym, co macie Państwo za darmo. Zaoszczędzicie sporo czasu, a wszystkie wiadomości warte Waszej uwagi. Jeśli chodzi o tematykę bezpieczeństwa, na pewno tam znajdziecie z krótkim moim komentarzem. Maj to cztery odcinki podcastu na celowniku, czterech do szczególnych gości, no i cztery najróżniejsze tematyki. Dosłownie po trzy zdania komentarza do każdego z odcinków, abyście Państwo mieli świadomość, o czym był każdy, co mam nadzieję, zachęci Was do ich odsłuchania. 83. odcinek podcastu na celowniku, a w nim gościem dr Witold Ostant. Tematyka, relacje polsko-niemieckie w ujęciu zdecydowanie energetycznym, bezpieczeństwo energetycznego, miksu tak naprawdę tego wszystkiego, bo to wszystko wcale nie jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Na pewno warto doktora Witolda posłuchać i zrozumieć, o co tak naprawdę w tych naszych relacjach chodzi, o co chodzi w energetyce, aby spać spokojnie i spać w ciepłym łóżku. W 84 odcinku podcastu na celowniku gościłem podpułkownika Macieja Korwaja. Macieja możecie kojarzyć z Twittera, gdzie najróżniejsze taktyki rozrysowuje swoje analizy. Stał się tak naprawdę dość popularnym użytkownikiem tego medium. Zapraszam przy okazji do obserwowania jego konta, a w naszej rozmowie rozmawialiśmy dużo tak naprawdę o potencjale przede wszystkim Białorusi, o potencjale Rosji. Prawda jest taka, że tak naprawdę mało kto ma tak, taką prawdziwą wiedzę, jeśli chodzi. O to, czym dysponują Białorusini, i zdecydowanie, zdecydowanie warto naprawdę tej rozmowy posłuchać. W 85. odcinku podcastu na celowniku gościa nie było. Dlaczego? No bo był drugi gospodarz, czyli kapitan Piotr Herman. Jak się domyślacie, byli po prostu smutni panowie dwaj. To jest siódme wydanie tego cyklu. Rozmawialiśmy między innymi o latających nad naszymi głowami rakietach balonach, wiadomo ze wschodu. Rozmawialiśmy o tym, że być może ktoś testuje nasz system bezpieczeństwa narodowego. Rozmawialiśmy o mankamentach strategii komunikacyjnej, komunikacji strategicznej i o paru jeszcze innych zagadnieniach. Myślę, że tych naszych smutnych rozmów czasem warto posłuchać. Zapraszam. 86. odcinek podcastu na celowniku. Gościem nie po raz pierwszy zresztą był doktor Stanisław Niewiński. Wraca więc tematyka dalekoschodnia. Chin. Dlaczego? No, parę ważnych wydarzeń miało miejsce, które na pewno warto było sobie zinterpretować, przybliżyć. Po pierwsze, nastąpiła dość specyficzna zmiana retoryki i wzajemnych relacji pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, i to zmiana nagła, bo kiedy jeszcze chwilę wcześniej była dość mocno konfrontacyjna, tak nagle. Kilka czy w kilkanaście godzin to wszystko bardzo mocno się zmieniło, no i zastanawiamy się tak naprawdę, co się stało, o czym Chiny być może nam nie mówią. Druga kwestia, no to oczywiście wysłanie przez Chiny swojego człowieka do Europy, aby pomóc w zaprowadzeniu tutaj pokoju. Zastanawiamy się, czy to jest szansa dla Europy i świata, czy może jakaś chińska pułapka. Rozmawiamy także o tym, że i Stany Zjednoczone i Chiny. Doszły do pewnej ściany. Wiedzą, że jest im w świecie lekko za ciasno, ale że być może muszą się wzajemnie zaakceptować. Pewna świadomość się pojawiła i być może szansa na globalny pokój. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do słuchania oczywiście omówionych, a nie tylko tych odcinków podcastu na celowniku. Zapraszam również do subskrybowania newslettera. na celowniku.artur.tel. Tam będziecie mogli podać swój adres mailowy, zapisać się, a tym samym będziecie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail bezpośrednio wszystkie wiadomości: właśnie te przeglądy mediów z moim komentarzem, a także powiadomienia o nowych odcinkach. Zaoszczędzicie dzięki temu swój czas, a przy okazji w pewien sposób wesprzecie działalność całego tego projektu, który no, nieśmiało a może i nieskromnie nazywam projektem z misją, bo staram się budować pewną świadomość nas wszystkich, bo o to się przełoży na bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo każdej jednostki przekłada się na bezpieczeństwo mniejszej czy większej grupy społecznej, a dalej na całe bezpieczeństwo, a idąc jeszcze dalej na państwo nasze polskie, na państwo jako organizację. Dziękuję serdecznie, zapraszam raz jeszcze do usłyszenia, do poczytania, do zobaczenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.